kiedy Japonka Junko Tabei w 1975 roku weszła na Everest jako pierwsza kobieta w historii, a kilkanaście dni później na szczyt weszła pierwsza Chinka, Everest chciały zdobyć też kobiety mieszkające u podnóża góry, mieszkanki Nepalu. Początki. Jedną z nich była pochodząca ze wspinaczkowej rodziny Pasang Lamu Sherpa. Pasang urodziła się 10 grudnia 1961 roku. W jej rodzinie niemal wszyscy mężczyźni pracowali jako szerpowie. Dziewczyna więc od najmłodszych lat stykała się z najwyższymi górami i pracą tragarza wysokogórskiego. Od dziecka zafascynował ją świat himalaizmu i wspinaczki. Jak gąbka chłonęła atmosferę wypraw przepełnioną ekscytacją, napięciem oraz obawą, z jaką wyruszają wspinacze na ośmiotysięczniki. Odkąd pamiętała, jej marzeniem było zostać szerpą i zdobyć Mount Everest. Jednak Nepal w tej kwestii był bardzo konserwatywny. Wspinać mogli się tylko mężczyźni. Kobieta szerpa? Brzmiało to dla wielu absurdalnie i wywoływało uśmiech na twarzach Nepalczyków. Pasang musiała zmierzyć się więc nie tylko z trudami tego zawodu, lecz przede wszystkim z mentalnością jej narodu, z nierównością rasową i płciową. Widząc, jak ciągnie córkę do gór, jej ojciec Purba Kitar Sherpa pozwolił jej pracować jako przewodnik podczas trekkingów. Pasang pochodziła z miejscowości Surke w pobliżu Lukli, więc miejsca, przez które przebiega trekking pod najwyższą górę świata. W 1987 roku Pasang zdobyła swój pierwszy wyższy wierzchołek – 6000 Pisang Peak. Pierwsze osiągnięcie, które przyniosło Pasang Lamu większą popularność, było zdobycie szczytu odległego od himalajskich olbrzymów. W 1990 roku Nepalka zdobyła Mont Blanc, najwyższy szczyt starego kontynentu. Rozgłos nie wynikał z faktu, że zdobyła górę jakąś nową drogą bądź w jakimś wybitnym tempie, lecz po prostu została ona pierwszą Nepalką na szczycie Białej Góry. Osiągnięciem szczytu zakończyła się także jej wyprawa na Czooju. Te sukcesy z pewnością pomogły jej dołączyć w następnym roku do wyprawy, która mogła pozwolić jej w końcu spełnić swoje największe marzenie. W 1991 roku dołączyła do kobiecej francuskiej wyprawy na Mount Everest. Dotarła na wysokość niemal 8000 metrów, do której zabrakło jej zaledwie 3 metrów. Wtedy lider wyprawy, widząc trudne warunki i niebezpieczeństwa na drodze oraz niewystarczającą ilość butli z tlenem, zdecydował się zakończyć ekspedycję. Pasang Lamu nie przestała jednak marzyć o wejściu na wierzchołek Everestu. Nieudana próba nie zachwiała jej wiary w sukces, o czym może świadczyć fakt, że już rok później aż dwukrotnie spróbowała wejścia na Mount Everest. Pierwsza próba, przeprowadzona w okresie wiosennym, była bliska sukcesu. Pasang dotarła na odległość zaledwie 100 metrów od szczytu. Niestety ze względu na załamanie pogody musiała zawrócić z wysokości 8747 metrów. Kolejna próba miała miejsce w okresie pomonsunowym, a więc jesienią 1992 roku. Niestety, i tym razem na drodze do sukcesu stanęła pogoda. Trudne warunki pozwoliły dotrzeć jej zaledwie do ostatniego obozu rozbitego na przełęczy południowej. Wyścig na szczyt. Te próby niewątpliwie dowiodły jej niezwykłej wręcz ambicji i pasji, z jaką powracała pod Everest. To, co pchało ją do wspinaczki, była nie tylko osobista chwała, lecz przede wszystkim jej marzeniem było podniesienie rangi nepalskich kobiet. Jestem zdecydowana wspiąć się na Sagarmatę w imieniu nepalskich kobiet, nie troszcząc się o swoje życie. Jestem zdecydowana bardziej skoncentrować się na promowaniu tożsamości narodowej w imieniu nepalskich kobiet, które nie są mniej odważne niż mężczyźni. Tak brzmiało jej oświadczenie, które opublikowała krótko przed opuszczeniem Katmandu na swoją kolejną, jak później się okaże, ostatnią próbę zdobycia góry w 1993 roku, podczas której to ona pełniła funkcję kierownika. Tego samego roku została zorganizowana kobieca międzynarodowa wyprawa, w której skład miały wejść także dwie Nepalki. Pasang złożyła swój akces do udziału w wyprawie, jednak ku jej wielkiemu rozczarowaniu Ministerstwo Turystyki Nepalu, w których rękach był wybór uczestniczek, zdecydował się na 32-letnią Nimi Sherpę i 28-letnią Upasanę Mala. Nimi wcześniej zdobyła Nubce i Makalu, posiadała także duże zaplecze finansowe. Upasana była profesjonalnym przewodnikiem trekkingowym i alpinistycznym. Pasang Lamu została odsunięta na bok. Wielu twierdzi, że rywalizacja pomiędzy nimi a Pasang sprawiła, że ministerstwo zdecydowało się nie tworzyć zespołu z dwóch skonfliktowanych ze sobą kobiet. Zawiedziona, ale wciąż zmotywowana Pasang Lamu zorganizowała kobiecą nepalską ekspedycję na Everest. Namówiła popularny w Azji browar San Miguel,
by sponsorował połowę wyprawy, jednocześnie sama ponosząc resztę kosztów. Dwoma himalaistkami, które zaprosiła do zespołu, były Laka Puti Sherpa i Nanda Rai, a także kilku mężczyzn Sherpów, w tym jej mąż. Wiosną 1993 roku zaczęła się zacięta rywalizacja. Z jednej strony była Nimi Sherpa, z drugiej Pasang Lamu Sherpa. Obie rozpoczęły wyścig, aby zostać pierwszą nepalską kobietą, która osiągnie szczyt Mount Everestu. Ranek 22 kwietnia 1993 roku był pogodny. Pasang Lamu Sherpa w towarzystwie czterech mężczyzn wyszła z ostatniego obozu w kierunku szczytu. Jej partnerami byli Sonam Tsering Sherpa, Lakpa Norbu Sherpa, Pemba Dorje Sherpa oraz Dawatashi Sherpa. Po kilku godzinach zespołowi udało się dotrzeć na wierzchołek Mount Everestu. Pasang tym samym stała się pierwszą nepalską kobietą i 21. alpinistką, która osiągnęła szczyt Chomolungmy. Miała wtedy 32 lata i była matką trójki dzieci. Chwilę później rozpoczęło się zejście. Pogoda zaczęła się nagle pogarszać, a członek zespołu i pięciokrotny zdobywca Everestu, Sherpa Sonam Tsering, poważnie zachorował. I pomimo starań Pasang Lamu, która próbowała go ratować, Sonam zmarł. Zła pogoda, która przez wiele lat utrudniała kobiecie zdobycie szczytu, ponownie dała o sobie znać. Pasang schodziła bardzo powoli. Dwóch mężczyzn poszło po pomoc, ale warunki wciąż się pogarszały. Kobieta musiała biwakować wraz ze swoim kolegą wysoko na południowym wierzchołku Everestu. Sherpa ofiarnie został z nią, wiedząc, że biwakowanie na tej wysokości często kończy się śmiercią. 3 lata później w tym samym miejscu, na południowym wierzchołku, zmarł przewodnik Rob Hall. Po ciężkiej nocy rankiem także Sherpa rozpoczął zejście. Zespół niestety nie był wyposażony w radia, aby wezwać pomoc. Pogoda w następnych dniach uniemożliwiła ratownikom wyjście w górę. Ciało Pasang Lamu zostało odnalezione 18 dni później, 10 maja 1993 roku. Zakopane było pod metrową warstwą śniegu na szczycie południowym. Ciało Sonam Tseringa nigdy nie odnaleziono. Jednak wyczyn, który udało jej się osiągnąć, sprawił, że od dnia, kiedy weszła na szczyt, jej nazwisko nie schodziło z pierwszych stron gazet. Po odnalezieniu jej ciała, nepalski król Birendra przyznał jej Order Gwiazdy Nepalu, jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych. Została pierwszą kobietą w historii, która otrzymała to elitarne odznaczenie. Po ciało Pasang wysłano silny zespół Sherpów, a w sprowadzaniu kobiety niżej pomagał także litewski wspinacz Wladas Witkauskas. Lamu została ogłoszona narodową bohaterką Nepalu, a pogrzeb Pasang w stolicy kraju, Katmandu, miał charakter uroczystości narodowej, w której udział wzięły tysiące ludzi. Stos pogrzebowy został ułożony z drewna sandałowego przed pałacem na placu Durbar, a jej ciało zostało skremowane. Rok po śmierci kobiety rząd wydał znaczek pocztowy z podobizną himalaistki. Na jej cześć został nazwany Dziewiczy Siedmiotysięcznik, a także droga o długości 117 km została nazwaną autostradą Pasang Lamu. W Nepalu można zobaczyć naturalnej wielkości pomnik Pasang Lamu. O tym, jaką sławą i uznaniem została obdarzona kobieta, niech świadczy fakt, że jej imieniem została nawet nazwana odmiana pszenicy uprawiana w Nepalu. Kontrowersje. Po śmierci Pasang pojawiły się głosy krytykujące ją i jej górską działalność. Rita Gombu z konkurencyjnej międzynarodowej kobiecej ekspedycji stwierdziła, że istnieją dwa główne powody śmierci Pasang Lamu. Po pierwsze, podjęła próbę wejścia na szczyt zbyt wcześnie, biorąc pod uwagę, jakie były prognozy pogody. Drugim były jej powolne zejścia. Powszechnie znanym faktem było, że Pasang często miała trudności podczas schodzenia z gór. Podobno zejście ze szczytu na wierzchołek południowy zajęło jej aż 5 godzin zamiast 50 minut, co było normą. Artykuł w Himal South Asian autorstwa Marcy Lieberman, opublikowany w lipcu 1993 roku, krytykuje Pasang Lamu, porównując ją do Roberta Falcona Scotta, brytyjskiego odkrywcy, który poprowadził swoich ludzi na śmierć podczas wyprawy na biegun południowy, ale był czczony przez lata z powodu udokumentowanych zapisów. Lieberman oskarżyła Pasang Lamu o podobne ryzyko związane z bezpieczeństwem jej zespołu. Zamiast odwagi i determinacji widzimy chciwość, samolubstwo, niekompetencje i lekkomyślne lekceważenie życia innych. Mit zależy od stłumienia dowodów i wypaczenia rzeczywistości i nie jest zdrowy dla Nepalu, napisała Lieberman, żona członka amerykańskiej ekspedycji Sagarmatha, która była w Everest Base Camp, kiedy zginęła Pasang Lamu.
Oskarżyła także Nepalkę o brak zainteresowania pracą zespołową, mając nadzieję, że zamiast tego zbierze całą chwałę i nagrody dla siebie. Lieberman nazwała determinację Pasanglamu uporem, kierowanym przez ego i samolubną ambicję, która tragicznie doprowadziła do śmierci Sona Masteringa. Lieberman dodatkowo zarzuciła Pasanglamu próbę zminimalizowania konkurencji nawet w jej własnym zespole. Nanda Rai została uznana za niezdolną do zdobycia szczytu, co spowodowało, że Lakaputi z jej zespołu i Nimi Sherpa zostały jej konkurentkami. W jednym z wywiadów Lakaputi przyznała, że zgodnie z pierwotnym planem wszystkie kobiety z ekipy nepalskiej wyprawy na Everest miały próbować wspólnie dotrzeć na szczyt. Jednak Pasanglamu postanowiła wcześniej naciskać na szczyt ze względu na rywalizację z Nimi Sherpą, podczas gdy Lakaputi miała podjąć próbę zaledwie 4 dni później. Plotki sugerowały nawet, że Pasang nigdy nie dotarła na szczyt, podobnie jak Mallory i Irvine kilkadziesiąt lat przed nią. Jednak ta teoria jest mało prawdopodobna, ale faktem jest, że niezależnie od tego, czy wspięła się na Everest czy nie, Pasanglamu wciąż była pionierem. Miała ducha, siłę i determinację, aby podjąć wyzwanie góry. Przekonanie, które zainspirowało nepalskie kobiety, które przyszły po niej. Nie tylko alpinistek, a także wśród innych zawodów uznawanych ówcześnie wyłącznie za męskie. Jak zwykle wszystkie źródła, z których korzystałem przy tworzeniu tego materiału, znajdziecie w opisie. A tą historię poznałem czytając książkę Liny Sterbowej Tęsknota i przeznaczenie z wydawnictwa Stapis. Jest to książka, która opowiada właśnie o kobietach, które zdobywały ośmiotysięczniki i polecam wam tą książkę, bo jest tu dużo ciekawych historii. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę z niej korzystał. I tą historię właśnie poznałem z tej książki. Dajcie znać, co wy myślicie o Pasang, o tym jej zachowaniu, bo faktycznie jest to dość kontrowersyjna postawa. Także z chęcią poczytam, co wy macie do powiedzenia na ten temat. My widzimy się na szlaku oraz w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. No i piszecie mi, żebym poszedł do fryzjera, ale ja o tym wiem, już ponad tydzień temu się zapisałem, ale termin mam dopiero na 3 czerwca, także jeszcze chwilę się muszę z tym pomęczyć, chociaż już mnie to trochę denerwuje, mimo że nie zostało tego wiele, no to trochę męczy. Do zobaczenia, cześć.